dzisiaj Petrolhead bombowca zapodał. Szwedzka rodzinna, 5-metrowa czarna larwa. Kulturka, mówię wam, niby czarna larwa. Petrolhead tutaj od razu w takim razie puścił Beniego Benassi. Ale nie. Oj, to kurczę, w ogóle nie ten klimacik, to nie jest BMW. Wrażenia z jazdy swoją drogą, ale już nawet gdy patrzy się na ten samochód, człowiek ma ochotę siąść i grać na klawesynie. Tak wygląda klawesyn i tak brzmi. Szczerze to nie wiem, czemu akurat na klawesynie, ale myślę, że klawesynowa muzyka jest taka poważniejsza, zupełnie tak jak... Co to w ogóle jest? Volvo XC90 drugiej generacji, które udostępnione mi zostało przez Autokomfort z Morzyczyna. Samochód ten trafił właśnie do oferty, możecie go sobie kupić. Link do ogłoszenia tego Volvo, jak i do Autokomfort z Podszczecina z Morzyczyna w opisie filmu. No jeszcze nie było na kanale tej szwedzkiej świnki. Jest to bardzo fajna alternatywa, jeśli ktoś chce po prostu dużego SUV-a sobie sprawić. Ale powiedzmy, rozpatrywałby coś takiego trochę innego niż BMW X5, Mercedes GLE czy Audi Q7. Kurczę, nie wiem w zasadzie, czy ten wóz będzie konkurował bardziej z GLE, czy może już trochę z GLS-em, bo są wersje 5- i 7-osobowe. Tutaj jest 5-osobówka Volvo XC90 D5 w wersji Inscription, takiej luksusowej, rocznik 2016 przedlift. W ogóle szok, że XC90 tej generacji weszło na rynek w 2015 roku. Ten samochód, 2016 rok, ma już 8 lat na karku, a zobaczcie, jak on się wciąż prezentuje, jak on się świetnie trzyma. XC90 tej generacji jakoś tak nadmiernie nie chce się afiszować chyba z wyglądu. W zasadzie to widzimy, że jest to Volvo, rozpoznajemy ten model. Tylko wiecie, nie jest to taka sylueczka typu ja pierdzielę, dawaj ci mordę, krawężnik rozwolę. Takie jak BMW na przykład X5, że takie groźniejsze albo ociekające może jakimiś takimi szafirami i brylantami GLE. W sumie z drugiej strony, jak tak weźmiemy XC90 w wersji Inscription, czy to jest tak skromnie, czy nie? Te chromy, chromów tutaj trochę jest. Nie, myślę, że tak neutralnie. Chyba oko się w ogóle nie męczy, gdy patrzymy na ten wóz. Przyjemny dla oka. Linia boczna, linia dachu. Nie ma co tutaj dyskutować. Typowy SUV. Jeśli chodzi o tył, ja bym tutaj powiedział typowe Volvo. Ze względu na te lampy z tyłu, które idą tutaj, proszę, w ten sposób. Te charakterystyczne podcięcie idące przez cały bok. Kształt tych lamp, takie trochę coś innego. Emblemaciki D5 Inscription AWD. Wersja Inscription jest najbogatszą wersją. Jak się okazuje, chyba 70% klientów wybierało właśnie tą wersję, jak sobie konfigurowali samochody i kupowali. Jest to auto marki premium, ale z drugiej strony czterocylindrowy dieselek pod maską, rozsądnie. Zderzak z tyłu, trochę chromu, tutaj srebrna wstawka na dole, hak i dwie końcówki wydechów. Końcówki same w sobie są elementem zderzaka, ale z dwóch stron tutaj lecą spaliny. Felgi 20 cali, rozmiar opon 275x45. Z przodu i z tyłu taki sam rozmiar. Jak wam się w ogóle podoba XC90? Co? Wygląda raczej grzecznie, tak stonowanie. Myślę, że o to właśnie chodziło projektantom Volvo, by ten wóz właśnie taki był i jest, z charakteru nawet też, jak jedziemy. Ojejku, gdyby było za wulgarnie, to myślę, że projektanci Volvo by porzucili ten projekt i zaczęli od nowa. Mordeczka, światła LED-owe, właściwie są to full LED, drogowe i mijania, Volvo Full LED Active High Beam. Ja pierdziele. Taka sama sytuacja jak z tyłu. Z dołu jest szary element polakierowany na srebrno, trochę chromów, tutaj światła przeciwmgłowe oraz służą one też do doświetlania. No tutaj prawie powiedziałem, że jest fejkowy wlot, ale coś tutaj są, jakieś otworki na powietrze. Z drugiej strony jest tak samo, wloty centralne są prawdziwe na dole i u góry. No, zaliczmy, że prawdziwe takie, no. Chociaż nie wiem, te boczne to takie gnoje, ale już niech będzie. Kawał relinga, błyszczące, chłodne. Jest to takie szczotkowane jakby aluminium. Otwieramy. To jest ciekawe, że akurat nie ma tutaj kamery cofania w tym samochodzie. Są tylko czujniki. Bagażnik, kawał, przyznacie. Jest olbrzymi. Może tutaj roletka, proszę, w ten sposób. Ja nawet nie będę tutaj zaglądał, ile to jest litrów, ale po prostu jest tutaj ogrom miejsca. No nie dziwię się, że tutaj jest w opcji też możliwy trzeci rząd siedzeń. Czy tutaj jest w ogóle trzeci rząd siedzeń może? Nie, nie ma. Tutaj są schowki. Proszę, tutaj jeszcze.
tutaj. O, koło jeszcze dojazdowa. Podświetlanie, haczyki, regularne kształty. Idziemy do kabiny pasażerskiej, do przedziału pasażerskiego. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. O! O! Jest solidność, flaga Szwecji. Boczek drzwiowy, podejrzewam, że cały jest miękki. Tutaj miękko. Tutaj drewno. Drewna w Volvo wyglądają wprost ślicznie. Tak cieplutko. I jak patrzymy, że na przykład to ma być drewno, to jest to drewno. Tutaj skórka i są to prawdziwe skóry. Ojej, w ogóle jakie to jest miękkie. Tutaj, tutaj, dopiero tu wewnątrz jest twardo. Tutaj miękko, cały boczek jest miękki idealnie. Kanapka z tyłu jest regulowana. Właściwie czy to jest kanapa? Bo takie fotele nawet osobne bym powiedział. Tuż podłokietnik. O, zaraz zobaczmy, proszę. Jest miękki. Nie, zajrzałem i fotele chyba nie są przesuwane, ale można tutaj sobie regulować oparcie. No, właściwie pochylenie, zobaczcie, tutaj wyregulowałem pochylenie, no i jest taka różnica, to jest bardziej pionowo. Tapicerka beżowa, pośrodku perforowana, ale są też elementy gładkiej skóry dla urozmaicenia. Bardzo ładnie w ogóle wyglądają te przeszycia i cały projekt tej tapicerki. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. Proszę bardzo. Fotel przede mną wyregulowany jest. Pode mnie 198 cm wzrostu. Test dwumetrowca. Pozdrawiamy pana Zachara Zaleskiego. Zaliczony. Panie, i to śpiewająco zaliczony. Po środku akurat w tunelu nie mamy nawiewów. Za to nawiewy znajdziemy o, w słupkach B. Bardzo ładnie. Ładnie to wygląda. Magiczne, wolwowskie, też charakterystyczne zagłówki. Są takie same z przodu, jak i z tyłu. Nie są one regulowane, a jednocześnie są mega bezpieczne. Hashtag Volvo. Taki detal, super. Te wolwiacze słyną właśnie z takich smaczków. O, tu jest zdecydowanie bardziej smakowicie niż z tyłu. Idziemy do przodu. Drzwi z przodu, w ogóle te kramki są tutaj olbrzymie, to trzeba przyznać. Basik, normalnie, grając na klawesynie bym tutaj jeszcze dorzucił takie i by była taka klawesiarska Wixa. Boczek z przodu, identycznie tak jak z tyłu, jest calutki, miękki, oprócz tych tutaj chromowanych elementów. No tutaj jest taka plastikowa wstaweczka, bo jest tutaj standardowe audio, o tym za chwilkę, tutaj chromy, no i te piękne drewno. No właśnie, jeśli chodzi o audio, ja nie jestem audiofilem, ale były tutaj dostępne chyba trzy możliwe nagłośnienia seryjne, tak jak tutaj. Był jeszcze Harman Kardon i Bowler and Wilkins. Jeśli coś źle mówię, no to mnie poprawcie w komentarzu. Bowlers and Wilkins kosztował 14 tysięcy złotych w tym samochodzie, ale podobno ta dopłata była warta dźwięku, jaki mogliśmy usłyszeć. Tutaj jak mamy standardowe audio, ja raczej audiofilem nie jestem. Jak tutaj w tym seryjnym audio wszystko pod siebie wyregulowałem, na equalizerze no, taką klasyczną falkę zrobiłem. No, jak takie Swedish House Mafia leciało w radiu, to nawet nóżka zaczęła mi chodzić. No ale zobaczcie jeszcze z tej perspektywy, jak tak wchodzimy do wnętrza. Wchodzimy do wnętrza! Cóż to za tekst? A tak bardziej do BM-y chyba pasuje. No, wchodzimy. Oj, żartuję tam od razu. Kulturka. Nie ma tutaj keyless go, systemu bezkluczykowego, ale odpala się już, o proszę, w ten sposób. O, widzicie, czego ja sobie tutaj słucham? Ściszę, bo prawa autorskie, ale takie Bee Gees sobie leci, Radio Plus. Taka normalna muzyczka pasuje do jazdy tym samochodem, takiego po prostu toczenia się, przemieszczania godnego. Widok z perspektywy kierowcy, z moich oczu. Wszystko tutaj z widocznością jest, myślę, ok, ale musimy pamiętać, że jest to jednak kawał larwy. No i niektóre miejsca parkingowe nawet mogą być troszeczkę ciasne, chociaż auto potrafi samo zaparkować, samo wyjechać z miejsca parkingowego. W ogóle tak tutaj z przodu wygląda dwumetrowy petrolhead. W ogóle nie wyglądam, jakbym miał 2 metry wzrostu, tym bardziej jak sam tutaj za sobą się super mieszczę. Kierownica może i nie ma żadnych podcięć, ale bicepsiki są. Ja bym w ogóle je tutaj usunął z Volvo. No, multifunkcja oczywiście. Tutaj obsługa tempomatu. Tempomat jest tutaj normalny, nie mamy aktywnego, aczkolwiek jest system antykolizyjny, hashtag Volvo, no to bezpieczeństwo. Tutaj reguluje się radyjko i tutaj od razu możemy przejść do liczników. Komputer pokładowy, no i tutaj media, telefon, nawigacja. Takie jakby skróty, liczniki LCD, może od razu wam pokażę, jak one mogą tutaj wyglądać. Wejdę tutaj, w systemie multimedialnym w ustawienia. Czekajcie, jeszcze wam raz pokażę, jak tutaj wejść w ogóle w ustawienia. O, cyk,
taki tablecik, troszeczkę Renault Talisman, ale tutaj to ładniej chodzi, zresztą trochę podobne jak tutaj, tak teslarsko jest. Czekajcie, od razu tutaj, proszę, klimatyzacja na przykład, fotele wentylowane, grzane, kierownica na automatycznie wszystko poustawiane, clean zone, jakieś tutaj kurcze filtry chyba specjalne są, nie wiem. Dobra, najpierw liczniki, tutaj jak w tablecie, cofa się, cyk, ustawienia, my car, wyświetlacz kierowcy, kompozycje wyświetlacza. No i proszę, teraz chrome rings mam ustawione, performance, minimalistic, o, i glass. Zbyt wielu opcji tutaj aż tak nie ma do personalizacji tego wyświetlacza LCD za kierownicą, ale jednak jakieś tam się znajdą. O, proszę. No tak to wszystko wygląda. O, bez, aktualne odtwarzanie, no i mapka, taka też animacyjka, cyk. Auto ma w ogóle 167 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jak Volvo jest odporne na przebieg. Jak to wszystko tutaj świetnie się prezentuje, wygląda. Zużycia praktycznie w ogóle nie widać jak nowe. O, jak jestem tutaj, no to jeszcze tryby jazdy. Przyciskam to, drive mode. No i mamy do wyboru, proszę, eco. I tu jest taki ekonomizerek, który nam pomaga ekonomicznie jechać. Pokazuje. Comfort, off-road, dynamic, od razu wyższe obroty i individual. To pod siebie regulujemy. Auto nie ma pneumatycznego zawieszenia, aczkolwiek w XC90 było ono dostępne. System multimedialny, no to jeszcze raz, to takie jest bazowe po prostu tutaj. Wszystko to chodzi bardzo płynnie, ładnie. Tutaj proszę, możecie sobie pauzę zrobić. Jakie mamy funkcje? No tutaj takie jakby widżeciki, zużycie paliwa, a na to nie patrzcie, bo to auto odpalone też chodzi. Tutaj szukałem jeszcze miejsca ładnego. Podróż, preferencje, radyjko, proszę bardzo, nawigacja. I to jeszcze w bok dziabniemy. No i takie funkcje. AUX USB, jakieś tam Bluetoothy, pierdoły. Panel klimatyzacji już wam pokazywałem. Niestety nie ma tutaj fizycznych przycisków, ale to wszystko jest naprawdę, zobaczcie, jak to płynniutko chodzi. Tu jedyne fizyczne przyciski od podgrzewania tylnej oraz przedniej szyby. Przednia szyba jest normalnie podgrzewana, taka fordowsko troszeczkę jakby. Chociaż jak to XC90 powstało, to chyba Chińczycy mieli tą markę. Bardzo ładne centralne lusterko, bez ramki, nowocześnie. Deska rozdzielcza jest oczywiście cała miękka. Tutaj miękko, tutaj też miękko. Tutaj na dole jest skóra. Piękny taki panel, zobaczcie, wyoblony jest. Jakby... O, proszę. Mam swoją kontynuację. Tutaj podłokietnik jest, schowek pod podłokietnikiem. Też jest cały miękki, USB, AUX. Podłokietnik może nie jest regulowany, ale jest w odpowiednim miejscu. No i zbliżenie na to drewno. Kurczę, nie wiem, czy je tak będzie widać, ale ono jest tak ładne na żywo. To są w ogóle takie roletki. O, to są takie panele drewniane, po prostu połączone ze sobą, jak takie klocki drewniane. Tutaj kieptacka by była, ale nie. Jest taki schoweczek, ale zapalara już jest. Głośniej, ciszej, fajnie to chodzi. Play, pauza, schowek się otwiera tutaj. Jest on cały miękko wykończony, taka tutaj też półeczka jest u góry, widzę książeczka. No i dobra, co, gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. Tutaj jeszcze jakiś schoweczek, też jak fajnie wykonane to wszystko. I cyk, pod maską dwulitrowy, czterocylindrowy turbodiesel. No, to Volvo już jest z czasów, kiedy to zaczęto montować tylko czterocylindrowe, dwulitrowe jednostki pod maską. Czy to będzie benzyna, czy turbodiesel, czy jakaś hybryda typu plug-in. Tu mam wersję D5, także wtedy to był najmocniejszy diesel oferowany w XC90. 225 koni mechanicznych, 480 Nm i jest on skonfigurowany z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Prawdopodobnie jest to iSyn. Dieselek ten jest podwójnie uturbiony i z tego co słyszałem, to albo blok, albo głowica są tutaj identyczne. Czy to będzie wersja benzynowa, czy też napędzana na ropę? Tak. Nie wiem, to trzeba wygooglować i uzupełnić, możecie mi ją zawsze uzupełnić w komentarzu, ale to jest takie ciekawe dość. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, no to wiadomo, jak będziemy jechali sobie 90, to myślę, że i te 6 litrów jest w stanie spalić ten samochód, jadąc bardzo delikatnie. Takie autostradowe prędkości to myślę, że bardziej 8-9 litrów, no w zależności jak szybko będziemy jechać. Jak będziemy jechać 180 na przykład, no to będzie chyba więcej niż dyszka. No ale powiedziałem 180, pewnie część osób już się tutaj wystraszyła.
Czy to nie jest przypadkiem prędkość maksymalna tego auta? Ale nie, jeszcze tego kagańca tutaj nie ma. Przyspieszenie, deklaracja 7,8 sekundy do pierwszej setki. Auto waży prawie 2100 kg. A prędkość maksymalna? Myślę, że rozsądne i słuszne jak na taką krowę z dwulitrowym dieselkiem pod maską 220 km na godzinę. Jeśli chodzi o test wyciszenia, no to proszę bardzo, 50, 90 oraz 120 km na godzinę. I myślę, że to czas, by przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No dobra, to będziemy palić bestię. Oczywiście dzisiaj bez soundchecku. Tutaj to się sprawdza właśnie wyciszenie raczej. Silniczek delikatnie słychać. Słychać ewidentnie, że jest to czterocylindrowy dieselek, ale w zasadzie nie przenoszą się na kabinę jakieś wibracje nadmierne, czy też jakiś bas na przykład, po prostu takie klek, 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 takie klekotanko troszeczkę jest. No, co tam na przejściu granicznym? O, proceed! O, tego to ja bym normalnie przetestował chętnie. Wiem, że te samochody też się bardzo fajnie sprzedają. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to jest ona taka przyjemniutka, powiedzmy. Zaraz wam opowiem, czekajcie, bo muszę wjechać na autostradę. Dobra, już w normalnym trybie depniemy. O, jeszcze nie skasowałem zużycia paliwa. Zaraz to zrobię. No i proszę, zaraz 130 km na godzinę. Tak się ten samochód buja, wiecie. Jechałem tutaj z mojego miejsca takiego, w którym kręcę, kilkadziesiąt kilometrów. Nie pędziłem, ale średnie zużycie paliwa wyszło 7,3 litra jakoś. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, jest ogólnie ona takim 8-stopniowym przyjemniaczkiem. Więc pasuje do tego samochodu, bo ten wóz cały to jest przyjemniaczek. Nawet nie ma tutaj, wiecie, 8 czy też 6 nawet cylindrowych silników jak w BMW-ach, jak w Mercedesach. Tu jest raczej na spokojnie. Wiatr mamy dzisiaj, proszę, w plecki, w stronę Berlina. Ja tutaj się z wami na chwilę pożegnam. Znaczy pożegnam, po prostu ściągnąłem tę kamerę, bo będzie kontrola, ale Petrolhead tutaj zazwyczaj mało przypałowy gościu. Dynamic. Oho. I tutaj zdecydowanie pedał jest czulszy. Dobra. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy 100-200 tutaj zbadamy do drugiego wiaduktu. No tutaj było z góry 8,75, 100-150. Ale jak na 2100 kg, no to maszyna sobie tutaj fajnie radzi, trzeba przyznać. Jak na 2.0, dieselka pod maską, wiecie. Fajnie, że nie mamy kagańca na 180 km na godzinę. No w nowszych Volvo niestety jest. Tutaj sobie zwolnimy i spadamy prędkości obrotowe, tak mi się wydaje. Może 100-150 jeszcze tak szybko dziabniemy? Nie, bo tutaj będzie pod górę. Dobra. To dajmy na to. Czekajcie, bo to wiecie. Ciągle inne samochody. Tryb komfort. Oczywiście w trybie eko jest tutaj tryb żeglowania nawet. No to dajmy na to takie 100 km na godzinę. Jest najwyższy bieg. Możemy sobie tutaj rzucać w cudzysłowie manualnie. 100 km na godzinę, no to mamy tutaj 1458 obrotów. Jest dół na ósemce. Jest dół! No ale teraz nie depczę mocno. Normalnie się tam jesteśmy w stanie po prostu zwiększyć prędkość. 120 km na godzinę, no to mamy już 1702 obroty. Tak, obroty są bardzo niskie.
i 140 km na godzinę, czekajcie. Puścimy tutaj króla polskich szos. Ojeju, 135 tak sobie jedzie, nie chcę tutaj się z nim zrównywać, nie chcę wyprzedzić spokojnie. A zanim Volvo S80 asekuracyjnie. Nie, dożartowałem, bo znowu będzie ci pisać, że ty to tam tak szkalujesz te Passata, przestań to robić, przestań to robić. 140, 2036. I co, czy my tutaj będziemy w ogóle cisnąć jakoś nie wiadomo jak? Średnie zużycie paliwa 13,2 litra, no ale pocisnęliśmy, teraz chwilę zwolniliśmy. Wiecie, to jest kawał samochodu, proszę Państwa, ale szacuneczek, że tutaj póki nie wcisnąłem kickdownu, a mam na tej ósemce, Volvo nie zredukuje i będzie trzymało tą ósemeczkę. Także bardzo, bardzo ładny gest ze strony tego samochodu. Ale tutaj redukcja to też aż tak wiele nam ona nie daje. Jest tutaj dół. Chłopie, biturbo. No i co? Tutaj powoli możemy się chyba tak troszeczkę szybciej bujnąć. Co? Damy sobie tutaj tryb Dynamic. Nawet nie wiem, czy Volvo daje nam to trochę mocy więcej, czy nie. Ale lepiej nie ryzykować i nie jechać w komforcie. No i dobra. Na razie tutaj zwolnię, bo może być wyprzedzanko, sobie ktoś blisko siebie jedzie. Klimatyzacja w ogóle jest wyłączona? Jest wyłączona. Dobra. Zmierzymy sobie tutaj jeszcze 100-150 i widzimy się na odcinku specjalnym, myślę. Dobra, to takie 90 i decha. Na początku na chwilkę pod górkę, później troszeczkę z górki. Mniej więcej chyba wyjdzie równo. 10,24, tak jest. 0,1 plus nawet pod górkę, 0,1%. Tak, Petrolhead wyskalował. Skubaniec. Średnie zużycie paliwa 15 litrów już. Ale ten samochód nie jest stworzony raczej do takiej jazdy. Znaczy, muszę przyznać, że jedzie się autem mega pewnie i jakoś nie odczuwa się tej wyższej prędkości nawet za bardzo. Nie, musimy zwolnić, wyprzedzanko. O, pozdrawiamy tutaj bug tym razem, nieco, ale bug. No i co, tutaj jest wyrównanie. Głowę odchylę, żeby ładna była perspektywa. No. Powoli, powoli, na równym przyspieszamy sobie. 214 już. Ciekawe, czy to jest kaganiec na te 220 km na godzinę. Ale sympatyczna ta próba autostradowa. Aż miło mi. I dobra, 224 km na godzinę. Widziałem jakoś pod 230 było według prędkościomierza. Bardzo ładnie. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Yeah, piernicze. Obejrzy to jakiś inżynier z Volvo, pomyśli, ale to było nierozsądne. Powyżej 180 ktoś jechał XC90. Bo tym można. Bo jest z troszeczkę starszego rocznika, najnowsze już by nie pojechało tyle. No i dobra. 100-231 sekund? Ciekawe. Minus 0,9%. No załóżmy, że zmierzyliśmy. Soundcheck. Normalnie. Normalniuśko. Kurczę, nawet niezły ten czas wyszedł 100-200, szczerze mówiąc. Spodziewałem się gorszego czasu. Ale chyba to jest ok, pomiar zrobiłem, chyba nie odpuszczałem w ogóle. No minus 0,9%, ale już. Boże święty, dajmy troszeczkę fory. No 2,0 dieselek w takim dużym aucie.
Okej, ja tutaj wrzucam sobie tryb komfort albo nawet eko i już sobie spokojnie cisnę, ale auto nagle osłabło jakby. No i po prostu delikatnie jest mega zestrojone. Średnie zużycie paliwa 15,9 litra z próby autostradowej. Ale wiecie, jakie to są te moje próby autostradowe. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Bardzo fajny, taki dojrzały samochód po prostu, można powiedzieć. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się.